Halo, halo! Dzień dobry, moi drodzy! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami Skellige. Będzie to, uwaga, dawałnica ciosów. Taki kontrolny deczek z sową. Pan tutaj sowę wkroczył do talii. No i idea nasza jest taka, że chcemy wyciągać wściekłe niedźwiedzie. A mówię w liczbie mnogiej, ponieważ idea jest taka, że sowę zagrywamy tam w R1 i potem gramy na niego błogosławieństwo, albo zagrywamy go w R2 i potem błogosławieństwo w R3. W ten sposób sobie gramy dwa razy. No i pierwszy raz możemy zbić tego miśka na parę sposobów. Przede wszystkim mamy Junoda, a potem tego Junoda możemy wskrzesić fukusją, ale też na przykład w drugiej części gry będzie mieć Erondite'a nastakowanego, więc w razie czego w ten sposób będzie można tego miśka zbić. Albo też po prostu liczymy na to, że będą dwie ranne jednostki i wtedy no, sam Sowę zada dwa obrażenia temu niedźwiedziowi, plus dobijemy to na przykład zamaszystym ciosem i jakoś to będzie. Też w razie czego zawsze mamy nawałnicę ciosów, nawet jeśli nie ma rannych jednostek, no to robimy ranną jednostkę i potem gramy Junoda. W ten sposób to powinno działać. Talia oczywiście korzysta z discardów, bo skoro gramy Erondite'a, to chcemy też mieć tempo, a tempo w przypadku Skellige robimy właśnie discardami, czyli Birna, Koral, Morkfark, Harcownicy są w talii. Dodatkowo gramy dekret, tak żeby zawsze to wyciągnąć. To jest takie trochę dziwne, że gramy jednocześnie discard i dekret, ale naprawdę ten dekret się przydaje. Poza tym mamy grzyba, który fajnie się tutaj łączy oczywiście z moimi Hafru, potencjalnie dając lepszy cel do wskrzeszenia fukusją, bo w długiej rundzie no to wtedy gramy fukusję często na małą Hafru. Plus też dodatkowo jest to taki carryover, czasem można w R2 rzucić i rozpocząć po prostu rundę trzecią z tą złocistą pianą. Poza tym Sirocco jako odpowiedzi na jakieś groźne strategie. No i w zasadzie tyle. Deczek bardzo przyjemny mi się wydaje w obsłudze. Czasem może trochę zirytować, zwłaszcza kiedy na przykład potrzebujemy zranić jakąś jednostkę ładunkiem dowódcy odpowiednio, a ten ładunek dowódcy bywa zdradliwy i może być taka sytuacja, że będziemy zmuszeni użyć na przykład dwa ładunki zamiast jednego. No ale to jest takie ryzyko, które wiąże się z graniem nawałnicy ciosów. Dobra, tak się prezentuje ta talia. Jest to jakby moja wersja, bo widziałem dużo różnych innych. Ale sobie zagramy moją wersją, no bo to mój kanał. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Link do talii w opisie. No i lecimy. Zobaczmy. W pierwszej grze będziemy mieć Squatel. Taktyka partyzancka. Czyżby to stary wieczek harmoniowy? Po nerfie, czy coś ciekawszego. Niestety mamy czerwoną monetę, więc możliwe, że będziemy mieć problem z tempem, ale z drugiej strony możliwe też, że wygramy jakoś na równych kartach. Mamy Koral, mamy discard, jest spoko, mulliganujemy oczywiście niedźwiedzia. No i nie mamy sowy, więc wypadałoby kolejny mulligan również zrobić. Także wymienimy sobie... Myślę, że wojownika Brockfar. No i sowy na R1 nie ma, ale to nie szkodzi. Przeciwnik rozpoczyna od biotechnika. Na pewno nie chcemy zagrać Berserkera. Koral byśmy teoretycznie mogli zagrać. W ogóle to wygląda, jakby przeciwnik grał taką full kontrolą. Bo pirotechnik to jest taka karta, którą grasz w takiej bardzo mocno kontrolnej talii. Ja sobie tutaj zacznę od małej Hafru. Ona jest poniekąd odporna na ten strzał za 4, no bo wtedy możemy ją kliknąć, stracić te ostatnie dwa punkty i zrobić deszczyk. No chyba, że przeciwnik to dobije. Tak jak to robi, no to wtedy nie. No ale powiedzmy już to zagrożenie z tego rozkazu jest wyeliminowane i przez to Koral będzie bezpieczniejsza. Także oczywiście z Koral lecimy. Dla ciebie zrobić znacznie więcej. No z takiego powodu, że oczywiście talię chcemy skrócić. Plus zwróćcie uwagę, że to idealnie przebija o 1. No chcemy zawsze przebijać tak, żeby nasz miecz był jak największy. To chyba oczywiste. Zobaczymy, jak sobie przeciwnik z Koral poradzi. Bo jeśli sobie nie poradzi, to gramy pewnie Skalda, albo może zamaszysty cios, jeśli będzie coś wartego usunięcia. No właśnie, przeciwnik gra taką full kontrolkę. Gra taką full kontrolkę, ale dobra, no my wykorzystujemy Skalda, wow, dobieramy Birnę.
Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napadali. Więc możemy jeszcze więcej tempa zrobić. Co prawda jest ryzyko, że Borgfarga tutaj nie dobierzemy i on potem nam zostanie, no ale w razie czego tam w późniejszej fazie rozgrywki można zagrać fokusję na czy to właśnie Koral, czy to na Skalda. Tego Borgfarga później tam jeszcze odrzucić. Dobra. Czy to jest... A nie, to... Czy to nie jest kontrolny deck, to jest deck... z Renfri deck, tylko jakiś taki powolny. Ciekawe. 8 pancerza, czyli mamy miśka na top decku. Okej, on nie będzie miał brązowych żołnierzy, więc tutaj dostanie witalność co najwyżej. I teraz pytanie, czy my chcemy grać Birnę. Szczerze wydaje mi się, że Birna wejdzie za 10, coś tam nam odrzuci, coś tam nam podobiera. Prawdopodobnie miśka. Wiecie co, ja chyba wrzucę po prostu sobie fiolkę. Mogłem też próbować użyć ładunku dowódcy plus Junoda, żeby tego przecieracza szlaku zbić, ale takie bardzo naciągane by mi się wydawało. Biała róża będzie zadowolona. To jest Renfri deck po prostu. Ciekawy wybór brązika. Ej, dobra. Czy my chcemy walczyć dalej? Wydaje mi się, że chcemy. Zagrajmy sobie tej berserkera. Jeśli przeciwnik spasuje, to będziemy mogli zagrać albo zamaszysty cios, albo grzyba. Bo w sumie nie wiem, czy grzyba bym nie wolał over 2 zagrać. No, zobaczymy. Tutaj dostaniemy plus poniekąd 3, 4, 5. Za mało przeciwnik gra Hanze. Tak bardzo agresywnie. 3, 4, 5, 11, 17. Myślę, że mimo wszystko chcę zagrać, bo przeciwnik już dosyć sporo zainwestował. Może jeszcze jakiegoś goldzika wyciągniemy, a jak nie, no to mamy zawsze grzyba z ładunkiem dowódcy albo Junoda. No i chyba wolałbym zagrać grzyba z ładunkiem dowódcy. No, ładunku dowódcy może troszkę szkoda, no ale... Jakby... Wydaje się, że to nie jest aż tak duża strata, plus... Teraz jeszcze rondajcik nam się stakuje, teraz będziemy grać oczywiście kolejną rundę. W celu takim, żeby po pierwsze zagrać sowę, którego miejmy nadzieję, że dobierzemy, a po drugie, żeby ten mieczyk był coraz to większy. Dobieramy, wow, Morkwarga. Morkwarg też na top decku, mulliganujemy zawsze tego. I fajnie byłoby dobrać dekret albo sowę, bo bez tego to tak nasza koncepcja troszkę... nie do końca będzie dobrze działać. No niestety nie dobraliśmy. Ale mamy jeszcze szansę, oczywiście, z Birny. Załatwimy to po mojemu. No, trzeba powiedzieć, że niefortunnie, niefortunnie. Wymienimy sobie, znaczy odrzucimy sobie Morgfarga i Wojownika jednego. Ponieważ to brak sowy i brak dekretu jednocześnie, no jest dosyć smutne. Powoduje, że mamy bardzo taką niezręczną sytuację teraz. To oczywiście nie jest dobre. Mógłbym zagrać po prostu fokusję. Fokusję w jakiś deszcz.
chyba trzeba będzie tak zrobić. Nie wygląda to zbyt efektownie. Ale tak zrobimy. Ukochane będą jeno ofiarami dla Meluzyny. My sobie wskrzesimy w ten sposób. Użyjemy tutaj tej piany. W ogóle, kurczę, te drogi się w ogóle, tak w ogóle nie ułożyły. Ani tego Sowy, ani tego Deketu, ani Erondite'a nie będziemy mogli dwa razy użyć. Trochę pechowo, trzeba przyznać. Fajnie, że mieliśmy tam koral na starcie, ale... reszta tych drogów tak... no nie najlepiej, nie najlepiej. Dobra, zobaczymy, co przeciwnik na to, bo tutaj... przewaga jest dosyć spora. My sobie tutaj klikniemy ładunek dowódcy. I sobie może nawet tego Junoda. W sumie jak klikniemy Junoda, to potem Junodem nie będziemy mieć lasowe. Ale lasowe. Dobra, zagramy sobie tego jego mościa. Ty będziesz następny! I zrobimy 3... 2... ...1 i klikniemy deszczyk. No kurczę, no jeszcze pech, że Zoltan... nie, no, pobite Gary. Cała gra przeciwko mnie. Kurde, myślałem, że limit pecha już wykorzystałem w tej grze. Ale jak widać nie. Nie frasuj się o mnie, dam radę. Jak widać nie. Już limit nie pecha żyjesz. Nie został wykorzystany. Ale głupia sytuacja się zrobiła, niestety. No, mogę teoretycznie spasować. Czy to prowadzi do czegoś dobrego? W ogóle... nie mam, błogosławieństwo też będzie takie puste. Chyba sobie wskrzeszę koral. To może być nawet za. Wow, ależ tragiczne te droły. Dobra, kliknijmy tą nawałnicę. Gorzej być nie mogło w tej rundzie. Prawdę. Gorzej być nie mogło. No ale no teoretycznie na R3 top deck Sowy, top deck Erondite'a i może jakoś wyciągniemy. Tylko trzeba będzie jeszcze się jakoś zatroszczyć o ranną jednostkę, co może być problemem, bo musiałem złożyć wszystkie ładunki dowódcy. Okej, kolega tutaj ucieka z pogody. Zrobi się. Tutaj będzie grał Renfree. Nie, zagrał wiewiórkę. No, w sumie może dobrze, że nie wygnał nam Erondite'a ani Sowy. Dobra, zagrajmy sobie tą małą hafru za 8. Kontynuujmy stakowanie miecza i może nawet tego Junoda oddam. Nie wygląda to dobrze. Nazywali mnie ciężbą. Teraz musi trafić 4 punkty po pasie. Zobaczymy, czy trafi. Trafi, to jest tragedia totalna. Oczywiście trafił. Tak
żeby inaczej. No nie wiem, no ja chyba muszę oddać tego Junoda i liczyć na to, że stop dekuje Sowę, Erondaita. Bo w sumie ten Junod i tak mi się nie przyda. Także no niestety musimy zagrać nigdy tak nie wiesz, co za paskudzi, i liczyć na to, że przeciwnik nie ma 6 punktów na przebicie. Znaczy już w sumie 7 punktów. Gdyby miał 6 to za mało. Niestety ma, no ale chociaż Triss musiał oddać, no ale... Mamy 14 punktów straty plus dowód, plus kartę straty, więc... No nie sądzę, żeby się udało. Sowa jest mocny, ale pewnie nawet nie stop dekuje Erondaita. Erondajcik, Erondajcik. Wow! Idealna ręka, może coś z tego będzie. Czy przeciwnik będzie miał tyle punktów? Sobie z tym poradzić? Zobaczymy. Zaczynamy od Sowy, żeby jeszcze ten Erondite urósł. Jak najbardziej się tylko da. Zostaw to nam! Chyba zostawię Sirocco. Czy mogę zagrać Sirocco za 5? Żeby Erondite był o jeden większy. Albo mogę liczyć na to, że przeciwnik zagra coś większego. Ciężko mi przewidzieć, co on ma na ręku. Ale zagram tak. Oczywiście Erondaita użyjemy na niedźwiedziu. Miejmy nadzieję, że w sumie może mieć Geralta Igni tam. W sumie... Jest to możliwe. Wtedy to może... Wtedy to nawet... Może nie powinien, ale nie no, to on i tak nas przebije. Jest pytanie, czy on dobiera tego Igni? No dobra, no... Jeśli nie zabiję tego niedźwiedzia, to na pewno nie wygram, bo mam 15 straty. No więc dobra, no wystawmy się na Igni, czy tam na Irden. Zobaczmy. Pyk, pyk. A może to jest jakiś, nie wiem, i syf, ale pewnie Igni. No niestety, że no pechowo, runda druga pechowa, no i przegrywamy. Patrzmy, nasz drugi przeciwnik będzie grał mobilizacją. Czyli tutaj spam rębaczy nas czeka. Jesteśmy na niebieskiej monecie. Także jest w porządeczku. Wymienimy sobie miśka jednego i drugiego. A ostatni mulligan. Nie wiem, czy chcę go robić. No, wypadałoby szukać sowy. Wypadałoby szukać sowy. Może jedną małą half, ale no w sumie fajnie mieć wszystkie małe hafru. Może w sumie Skalda wymienię. I tak nie mam celów do odrzucania. Wystarczająco. Dobra. Sowy nie ma. Możesz mnie w ogon. Ale jest mała hafru. Mała hafru. I nam pomoże troszkę z kontrolką. Zobaczymy, jak tutaj przeciwnik będzie chciał się rozstawiać.
Nasz świat. Od razu lock? To jest dziwna decyzja. No ale dobra. Ja tutaj oczywiście kontynuuję. Erondajcik sobie rośnie. I zobaczymy. Dorygary. Tak wygląda, jakby przeciwnik nie chciał inwestować w tę rundę. Odrzućmy sobie harcownika, zagrajmy sobie fiolkę. Będzie tak. Czy chcemy klikać deszczyk? Chyba nie. Przeciwnik przesunie jednostkę i stracimy punkty. Okej. To jest taki ewidentny znak, że przeciwnik chce spasować. No, nie wiem, czy długa runda będzie dla nas korzystna. Trochę kontroli niby mamy. I zagramy wtedy podwójnego sowy. Tak zastanawiam się, czy by nie warto byłoby tu spasować. A chyba nie możemy sobie pozwolić. Także po prostu zagrajmy pyk pyk. Przeciwnik rundę nam odda i będziemy cisnąć R2. Dokładnie tak. Oznacza to, że prawdopodobnie nie dobrał całości kombosa swojego. Z tego powodu. Szybko tutaj nam rundkę oddał. Dobraliśmy już błogosławieństwo, ale nie ma sowy. Pan dziecię. Nie ma też dekretu. Widzę, że kolejny odcinek z fenomenalnymi drołami. Fajnie, że dobrałem dekret, fajnie, że dobrałem Erendite'a, fajnie, że dobrałem sowę, fajnie, że dobrałem koral. No nic, szczęść po mojej stronie w dzisiejszym odcinku zdecydowanie. Szczęście po mojej stronie. Dobra, zacznijmy sobie od małej hafru. Grzyba chcemy rzucić, tak żeby w razie czego mieć opcję spasowania na 7 kartach. I teraz boski top deck z Birny. Erondaitisowe. Okej. Chętnie użyję ładunku dowódcy, żeby to zbić. To jest bardzo, myślę, dobry cel. Zagrajmy sobie Birnę. Jest Erondite, ale nie ma sowy. I to jest ból, ogólnie rzecz biorąc. Wymienię jeden za maszysty. To jest ogólnie rzecz biorąc ból, ponieważ to sprawia, że błogosławieństwo jest bardzo słabe. Tego nie lubimy. Wolelibyśmy unikać sytuacji, w której błogosławieństwo jest słabe. I gram ten dekret w talii, a i tak się nie dobiera, no. Ja nie wiem, jak to się dzieje. No dobrze, i przeciwnik próbuje się rozstawić. Niestety mamy znowu pecha, że Erondite jest jeden punkcik za mały. Teoretycznie możemy się podratować małą hafru.
Ale myślę, że po prostu w następnej turze usunę obu przy pomocy wojownika. Więc zagram sobie w ten sposób. I będę przygotowany, żeby usunąć dwie jednostki w jednej turze w następnej. Okej. I zaczyna się. Dobrze. Zagrajmy sobie. Raz. Dwa. Trzy. Proszę, chociaż 50-50. Nie wiem, ten odcinek jest przeklęty. Widzowie, no czemu ja mam takiego pecha? Ktoś mi to wytłumaczy. Nie dosyć, że ładunek do wódcy nie siadł. Tu jeszcze 50-50 nie siadło. Masakra. Nie potrzebuję. I teraz dzięki temu przeciwnik może sobie zagrać Darana i pewnie wygra przez to. Ależ pechowo. Dobra, jest jeszcze nadzieja, patrzcie. Pyk. I teraz zniszczą się wszystkie trzy, uwaga. Okej. Przynajmniej został ten, który się nie może rozmnożyć, tyle dobrego, ale no zużyłem znowu wszystkie ładunki do wódcy. No nie wiem, no, chciałem zaprezentować fajnie deczek, jak sobie grałem na streamku, to fajnie siadało. Jak nagrywam na YouTube'a. To nie mogę dobrać sowy przez pierwsze rundy, no. Smutek, smutek. Ale to jest to, co zawsze powtarzam. Że wiadomo, mógłbym nagrać kolejną grę, ale... Po prostu szkoda mi tej energii, którą wkładam w omawianie koncepcji, próbowanie objaśniania poszczególnych zagrań. Żeby potem te 20 minut gadania wyrzucać do kosza i liczyć na to, że następne 20 minut będzie lepsze. Także no niestety. I co, przeciwnik już się rozmnożył. Teraz będzie miał kartę przewagi. Błogosławieństwo nic nie robi. Dobra, w zasadzie gierka do poddania. Ale spróbujemy jeszcze powalczyć z kartą straty. Mamy grzyba Kerouveru, on ma garnizon Kerouveru. Może jakoś to wyciągniemy. Także... Jajajajaj. Misiek. O, dekret w końcu, ale super. O, i sowa teraz. Tego mi brakowało. Czy chcemy berserkera zostawić? Ten berserker jest słaby, ale inne karty są chyba. Zresztą mamy zawsze dekret po koral. A to wymieńmy. No dobra, no ręka teoretycznie idealna. Lepsza być nie mogła. Ale czy to zrekompensuje nam tego pecha, który miał miejsce w poprzedniej rundzie, na którym straciliśmy pewnie z 20 punktów? Bo gdyby wtedy się usunął ten rępacz, to przeciwnik nie mógł zagrać Darana, nie miałby jak się rozstawiać tak szybko, musiałby zużyć ładunek do wód. I pewnie byśmy karty straty nie mieli. Zobaczymy, no jest jeszcze szansa. Mała, bo mała. Marzonka, latek 17, powiadam ci, wisienka na torcie. I też przez to no nie mam jak... Nie mam jak Junoda za bardzo podpalić w taki sensowny sposób. Nie będę w stanie zatrzymać rozmnażania się tych typków, to jest smutne.
mógłbym zagrać Erondaita. Tracę wtedy punkty, no ale dobra. Może się nie rozstawi dzięki temu. Bo problem jest taki, że już nawet nie mam jak czteropunktowego rębacza zbić. Co zabawny. Selkirk nas poprowadzi! Ciekawe. Wiecie co zrobimy? Zrobimy taki manewr. Zagramy koral, ale jej nie klikniemy. To może być nawet zabawne. Tak, żeby móc zagrać fokusję w Birnej, żeby mieć powiedzmy 6 obrażeń losowych, które mogą nam wygrać grę. Zobaczymy. W sumie. Dziwnik został zastopowany. Może nadzieja się wkradła w nasze serca. Uwaga, uwaga. Zobaczyliśmy ich miasta tak delikatnie, jak dłutkary z porannej mgły. Hej, to daje. Ciekawe, ale chyba w takim układzie to wolę zagrać fokusję po deszcz. Więc sobie twoje zrobimy tak. Kochane będą jeno ofiarami dla Meluzyny. I skrzesimy sobie po prostu małą Hafrun. Z tymi sieciami. W ten sposób będziemy mieć sporo punktów. Ciekawa koncepcja. Dziwi mnie, że on nie próbuje zagrać tego rębacza. On się boi, że ja mam kontrolę. A jak kontroli nie mam. Ale zabawna sytuacja. A to błogosławieństwo to też tak w sumie nic nie robi. 6 punktów. Może być ją igni mi spali z... Prawi zostaną wynagrodzeni. Okej, pusta pani jeziora. Oj. To jest walka na wyniszczenie prawdziwa. Mógłbym tego Gerharta zbić Junodem, ale wtedy nie będę miał jak zbić. Kurczę, może w tym konkretnym przykładzie nie powinienem w ogóle sowy klikać. Ze względu właśnie na jakieś... Przecież nie powinien grać Igni ani Irdena. Ale kurde, no value z Junoda jest zbyt duże, chyba żeby zrezygnować. Nie zostaje mi nic innego jak zejść głębiej. Więc zróbmy w ten sposób. Też próbuję grać wokół Igni, dlatego tak gram na dwa rzędy, mimo że mam grzyba. Chociaż na koniec końców i tak wokół tego Igni nie zagramy. Ej, miał być pokaz, jakie punkty sowa robi podwójny, a w pierwszej grze mieliśmy giga pecha w R2, w tej grze nie dobraliśmy też sowy, więc będzie pokaz, jak wygrać grę, pewnie? Tutaj chyba wychodzi na to, że wygramy, ale zupełnie nie tak, jak powinniśmy, paradoksalnie. Zupełnie nie tak, jak powinniśmy. Że istny paradoks. Dobra, może się przeciwnik skusi na Geralcika. Zróbmy w ten sposób. No też się dziwię, czemu on wrócił tą panią jeziora do tyłu. Dla mnie droga jest celem. Dziwna sprawa. Okej. O, jeszcze dodatkowe punkciki, jak miło. A
Niech mnie Kraken dokłonie. Niech bogini chroni cię od zbawienia. Także... No cóż. Ja ci dam rybi oddech, ty wieprzu ty. Sowa nie kliknięty. Ale gra wygrana! Hip hip hurra! Ej. No nic, trzeba umieć to też wygrywać na inne sposoby. Także rybacze pokonani. Ale czy jestem zadowolony z tego odcinka? No oczywiście, że nie jestem. Ale mam nadzieję, że wy jesteście. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym.